Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Steve'cio. A to jest piąty odcinek z Brudatych Net. Dzisiaj wam pokażę, jak tu sobie wykopałem przejście. A w ogóle zapomniałem. Dzień dobry, Fago, przywitaj się z YouTube'em. Witam. Opa. Tutaj, jak widzicie, mam zrobione przejście do ekspiarki, tylko na razie to jest wykopany tunel. I Faga też będzie musiał się tutaj przekopać. Jeszcze trzeba ekspiarkę tutaj sobie urządzić. Home Faga. I teraz wam pokażę, co se Faga zmienił w domku. Albo nie, nie pokażę, wbicie jutro o 6, czy wbicie o godzinie 16 na jego kanał. W piątek, czyli ja dodam odcinek na 12, Faga będzie miał na 16 odcinek, więc wbijcie do niego na kanał i będziecie mieli to, co on zrobił u siebie w domku. Nie będę tego zdradzał, to nie, Fago? Tak jest. I teraz, jak widzicie, Faga budowniczy robi nam wieżę, wejście do ekspiarki, takie, żeby ewentualnie villagera dać czy coś. Czy też dla podróżujących będzie tutaj wejście do ekspiarki, którzy będą chcieli sobie poekspić. Chociaż chyba z potworami można walczyć na kogoś działce, co nie? Tak, chyba można. No, czyli z łuku nie będą mogli strzelać, też będą mogli sobie tutaj poekspić z mieczykiem. Oczywiście zapraszamy też was, widzowie, do wbicia na 1.13 Legacy i dołączenia tutaj do naszej wioseczki. Wybudujecie sobie jakiś domek w okolicy i zrobimy jakąś fajną wioskę sobie. No i będzie wtedy git. Coś, Faga, jeszcze potrzebujesz jakichś materiałów? Nie, na razie wszystko ok. W ogóle, ludziska, wpadłem taki pomysł, żeby na serwerze Brudaci.net, jak na razie na tej wersji, na której gramy, zrobić takie coś jak odpicuj mi brykę, tylko odpicuj mi chatę. Czyli w sensie, że zgłaszacie się, Faga wam buduje domek, ja go urządzam w środku. Tylko będzie, muszę jeszcze to skonsultować z prezesem serwera, czyli z Purposzem, sorki bardzo, żeby dał wam znać, że to jest, te domki nie będą brały udziału w tripsach. Bo co, my wybudujemy i wy wygracie i cały z tego będzie. Dokładnie. Jak coś, to będzie jeszcze zwiastun programu. Więc pod tym zwiastunem będziecie mogli się zgłaszać, wybierzemy osoby, opiszcie swoją historię, że w jaki sposób wam została zniszczona działka czy coś, albo dlaczego chcecie, żebyśmy tam wbili i wam to pomogli ogarnąć. I wybierzemy tam jednego szczęśliwca na raz na tydzień, mi się zdaje, bo tydzień to akurat tak na z moją pracą ze szkołą Fagi, to myślę, że akurat będzie gicior na ogarnięcie tej waszej działki. No, powinno być ok. Widzę, że tutaj profesjonalne rusztowania, ale też patrzcie, to jest prawdziwy pracownik. Kask, odzież ochronna. A jak? Prace na wysokości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kuźwa. 3, 4, 5, 6, 7. Na 8 metrach w górę on pracuje. Widzicie? Faga to sprawdziłem budowniczy, bez zabezpieczeń, kuźwa. Mam rusztowania, spokojnie. To niezawodne, jak zawsze. Dobra, Faga nie chce, tu buduje. Ja idę coś spróbować wykminić, przejście do jego kuźwa tego. Do jego chaty. On chatę ma w tą stronę. Ja by teraz to wykminić. Dobra, kopiemy. O kuźwa, ja sobie muszę naprawić zbrojkę. Na chwilkę się wrócę, no, poznać do domku. Po scenie wziąłem jednej rzeczy. A widzicie, dzisiaj odcinek jest taki sobie
bardziej budowniczy, informacyjny, kopiący i w ogóle. No, możecie stawić łapkę w górę i w ogóle. Hi, hi, hi. Nie ma Makłowicza dzisiaj. Troszeczkę węgla i kuźwa żwir. Jak ja tego nienawidzę. Dobra, robię cięcie. Dobra, Mortki, jesteśmy po cięciu. Jak przekonuję się do ptaka? To będzie oczywiście wykończona, widzicie, to już budowa trochę. Ptaki już są, jak nic tylko chodzić. To jest wyjście do mojej chaty. Dziam, 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 dziam. Jakieś to osoba, prawie sobie. Zaraz tam pójdziemy. A tutaj jest dojście do chaty Fagi. No na przykład tam. Tylko tutaj, ale wam nie pokazuję, ale teraz łączy się z tym tunelem, gdzie go spotkamy. Tak. Idziemy teraz do mnie. Tak, będzie tam w tle Faga nawija. Hi. Tutaj sobie idziemy. Ciapu. I tutaj już jest ta moja piwnica. No i dobra, w sumie. Się tutaj wchodzi. Więc to można się zrobić, nie wiem. Bogi na przykład, czy coś. W ogóle Faga, ja mam pomysł. U ciebie, tak, jak to byś tam zejście, załóżmy do kupalni, tam bez sobie, żeby sobie magazyn czy coś tam, co nie? No. Bo ja u siebie tam, ja mam wejście do ekspiarki w tym, w tam u siebie w piwnicy, tam gdzie będą te różne kuźwa, brodawki, nie brodawki, nie pierdały, co nie? Alchemia. No tak. To ja tam zrobię na ukryty guzik, na pistony wejście, albo na linkę, albo na coś. I tak samo to byś mógł załóżmy sobie w kopalni, czy tam gdzieś tam zrobić też na pistony. No, mogę coś zrobić sobie. Bo jakbyśmy mieli atak na naszą wioskę, to wtedy tylko do podziemi, pyk, ukryte przejścia, usuwamy guzik czy coś i wiesz, do ekspiarki, z ekspiarki tutaj się zrobi wyjście i będzie droga ewakuacyjna. Zawsze się przyda w sobie. Ja tu już kurde zbieram rusztowania. Robota zrobiona. Jeszcze od środka coś trzeba. Majster, no kuźwa. Nie, to wygląda z daleka, w sumie nie sprawdzałem dokładnie. Łeee, dobrze jest. Panie, już odpalam shaderki, patrzę jak to będzie wyglądało i na miniaturę. Czekaj, jeszcze staniesz, żeby ci mi fotę. Jaka jeszcze takie dodatki dodam pojedyncze. Moim zdaniem będą spoko. O! Wyszła jabańca. Klatki z 60 na 12 spadły, jej. No na miniaturkę będzie. Ja muszę tego jebańca dostrzec, bo jak mnie trafię to... Czekaj, zmieniam mu sobie jeszcze shadery. Mnie coś trafi. Zeusa. I no w końcu. 8 klatek, tak kurwa. Nieźle. Teraz uj, mikrofonem mnie rzucam po całym biurku. Nie powinien sobie rzeczy dodać na przykład. Na shaderkach ta nasza wioska zajebiście wygląda, mała. Jak na shaderka patrzeć, przydałoby się bardziej oświetlić tą wieżę. No, się oświetli spokojnie, zaraz jakimiś pochodniami czy coś. Ale mam klatki! Jeszcze pododają się takie pojedyncze jakieś rzeczy, które by się wydaje sobie przydały. Dobra, włączyłem moje najbardziej wymagające shadery. Ale tu jest jasna noc, kuźwa. I tu jest taka pusta ściana, to trochę bardziej to...
Dobra, mordki, jeśli odcinek wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subika i wbijacie też na kanał uwagi, zobaczcie 16 odcinek. Tylko zaraz. I jak coś, to na miniaturce będzie w naszej deskach jakiś tutaj fajna fota. Dobra, to na razie, cześć i papatki. Nie ma.